Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie apeluje do mieszkańców województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. W Sanoku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drugiego etapu obwodnicy. Ogłoszono już większość kandydatów do Sejmu i Senatu w tegorocznych wyborach parlamentarnych. W sytuacji obecnych braków krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z apelem do mieszkańców województwa podkarpackiego o honorowe oddawanie krwi. Największe braki występują w grupach ARH-, BRH- i 0RH-. W całej Polsce odczuwamy, że okres wakacyjny to jest okres, kiedy dawcy wyjeżdżają i często niestety też ulegamy wypadkom. Jest większe zapotrzebowanie na krew w podmiotach leczniczych, a część dawców, na przykład studenci, młodzież, która ukończyła szkoły właśnie średnie, licea, w tym momencie poszukuje właśnie swojej przyszłości i nie przychodzą, nie odwiedzają nas tak regularnie, jak czynią to w czasie roku szkolnego czy akademickiego. No i oczywiście dawcy, którzy wracają z wakacji, często są dyskwalifikowani na określony czas, bo wracają z terenów, które istnieje zagrożenie epidemiczne, które no, może stanowić zagrożenie do przenoszenia drogą krwi. Organizowane są wyjazdy z mobilnym punktem pobrań, które trwają cały rok, zapewniając możliwość skorzystania z tego punktu dla wszystkich zainteresowanych. Staramy się dotrzeć jak najbliżej dawcy, zachęcamy organizatorów do organizowania, ale też zapraszamy do nas i do 8 oddziałów, które są na terenie województwa, bo wszystko to jest po to, żeby właśnie dawca nie musiał jechać do Rzeszowa. Dlatego też na przykład osocze można oddawać nie tylko u nas, ale również w Przemyślu i w Krośnie, a teraz niebawem będzie otwarty po remoncie oddział terenowy w Sanoku i tam też planujemy utworzyć możliwość pobierania krwi metodą plazmaferezy, czyli osocza. Ochotnicy oddający krew mogą spodziewać się licznych korzyści. Zachęty jest wykonywanie już po pierwszym oddaniu krew karty za darmo. Otrzymuje ktoś, jest świadomy, jaką ma grupę. Druga rzecz, można uzyskać badania, które wykonujemy tutaj, czyli regularne oddawanie krwi, to jest dbanie i monitorowanie swojego stanu zdrowia. No i kolejna rzecz to są te 2 dni wolnego i oczywiście uzupełnienie ubytku energetycznego w postaci 9 czekolad, które są zdrowe. Może czasem się skarżą dawcy, że nie są smaczne, ale proszę, odsyłam do składu. Nie ma tam oleju palmowego, są to przez Instytut Żywności i Żywienia wypracowane standardy i specjalna linia dla honorowych dawców została uruchomiona. Warunkiem oddania krwi jest dobry stan zdrowia i wiek między 18 a 65 rokiem życia. Ogłoszono przetarg na budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka. Jest to pierwsze zadanie z rządowego programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. 2 ronda w miejscach krzyżowania się obwodnicy z drogami krajowymi 84 i 28. Pierwszy kilometr będzie przebiegał po starej drodze 84, ta droga będzie rozbudowana, zmieniona, tak jak tutaj już wspomniane zostało, żeby uwzględnić między innymi interesy osób, które przy tej drodze czy mają biznesy, czy mieszkają, musiały zostać zmienione parametry drogi z klasy GP na G, tak aby można było zachować warunki techniczne. Na końcu tej rozbudowy jest skrzyżowanie typu rondo, które będzie wyprowadzało właśnie obwodnicę w kierunku północnym w terenach no w zasadzie niezabudowanych. Tam jest taki przesmyk, który pozwoli przeprowadzić tą obwodnicę. Później jest przejście przez linie kolejowe rzekę Sam i Łukiem w miejscowości Bykowce będzie wpisywała się w drogę 28. Również tam będzie skrzyżowanie typu rondo. Na pierwszą część obwodnicy Sanoka czekaliśmy prawie 40 lat, bo takie były plany z lat 70., aby tutaj właśnie w Sanoku wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto, aby też uzyskać nowe tereny pod budownictwo, pod inwestycje, pod przemysł, pod to wszystko, na co ziemia sanocka czeka. I udało się. Pierwsza część obwodnicy Sanoka jest tutaj niedaleko obok nas, jeżdżą nią samochody, a teraz wielki dzień i wielka radość. Druga część obwodnicy Sanoka. A druga część obwodnicy jest dla nas
bardzo ważna, bo to przede wszystkim nowe tereny pod inwestycje, nowe tereny pod budownictwo, pod rozwój Sanoka, pod rozwój całej ziemi sanockiej. Nowa trasa ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce i Korczowej. Ruch ciężkich pojazdów zostanie całkowicie wyprowadzony poza Sanok. Chciałbym, aby cała ta inwestycja, przebieg postępowania przetargowego odbył się sprawnie, abyśmy mogli końcem tego roku, początkiem przyszłego podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć projektowanie, co pozwoli nam w 2025 roku rozpocząć realizację. Drugi etap budowy obwodnicy Sanoka powinien zakończyć się w 2027 roku. Zbliżają się wybory parlamentarne, które wyznaczą kształt polskiego parlamentu na kolejną kadencję. Partie opozycyjne już ogłosiły podkarpackich kandydatów do parlamentu. Listy kandydatów do Sejmu otwierają już znane nazwiska. Według TVN24 i Nowin24 w okręgu wyborczym Przemysko-Krośnieńskim jedynką Platformy ponownie została Joanna Frydrych. Jedynką Lewicy jest działacz społeczny oraz aktywista Łukasz Rydzik, zaś listę Konfederacji otwiera radny Przemyśla Andrzej Zapałowski. Koalicyjną listę PSL z Polską 2050 Szymona Hołowni otworzy burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, wieloletni działacz PSL. Natomiast w okręgu wyborczym rzeszowsko-tarnobrzeskim Koalicja Obywatelska wystawiła Pawła Kowala, posła na Sejm 5., 6. i 9. kadencji. Na pierwszym miejscu na liście Lewicy uplasował się poseł Wiesław Busz. Z kolei jedynką Konfederacji ponownie będzie poseł Grzegorz Braun. Listę trzeciej drogi otworzy Adam Dziedzic, szef podkarpackich struktur ludowców. Nie zabrakło również nowych nazwisk. Jak podaje Onet, na liście kandydatów Lewicy pojawiły się Wiktoria Barańska i Patrycja Pawlak-Kamińska, aktywistki, zaangażowane działaczki na rzecz praw kobiet i współorganizatorki Marszów Równości w Rzeszowie. Na liście trzeciej drogi z kolei pojawiła się Elżbieta Burkiewicz, działaczka związana z partią Polska 2050. Partia PiS jeszcze nie ogłosiła listy kandydatów. Według nieoficjalnych źródeł na czele listy znajdzie się Marek Kuchciński, obecny szef KPRM. Niewątpliwie kandydować będzie również Piotr Babinec czy Piotr Uruski z okręgu Przemysko-Krośnieńskiego. Znani są również kandydaci do Senatu. Według Nowin 24 w okręgu rzeszowsko-łańcuckim rywalizować będą starosta rzeszowski Józef Jodłowski z Prawa i Sprawiedliwości, na czele Platformy wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kazimierczak oraz były działacz KNP Krzysztof Mazur z Konfederacji. W okręgu krośnieńsko-jasielskim kandydują Janusz Serwiński z Ruchu Narodowego oraz wiceszef podkarpackiej Lewicy Stanisław Szałajko. Termin zgłaszania listy kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej upływa 6 września. Bank PKO SA po raz kolejny przeniósł sztukę na plener. W niedzielę 13 sierpnia w Jaśle odbył się zorganizowany przez tę instytucję piknik ze sztuką. Podczas wydarzenia można było zobaczyć reprodukcję prac wybitnych polskich artystów. Tematem wiodącym dzieł było hasło pejzaż. Dzisiaj gości u nas PKO SA, bank, który wchodzi w skład grupy Ministerstwa Aktywów Państwowych i bank, który poza tym, że przynosi zyski, bo to przedsiębiorstwa państwowe są nastawione na przynoszenie zysku, ale bardzo mocno angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Między innymi poprzez właśnie kupowanie dzieł sztuki, polskich dzieł sztuki, które chce kupować, żeby je zabezpieczyć jako to nasze dziedzictwo, jako elementy, bardzo ważne elementy naszej kultury. I dzisiaj tutaj w Jaśle możemy oglądać fotografie znamienitych dzieł. Dzieł polskich artystów, takich jak Fałat, jak Wyspiański. Możemy tutaj podziwiać to bezpośrednio. Co prawda są to fotografie odwzorowania, ale bardzo dobre odwzorowania, dzięki czemu mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy Jasła mogą zobaczyć z bliska, jak te dzieła wyglądają. Pikniki ze sztuką stawiają na przybliżenie kultury i dziedzictwa poprzez promowanie dzieł znanych polskich artystów. Jednak na odwiedzających czekało również mnóstwo innych atrakcji, w tym strefa dla dzieci. Jest tutaj również strefa dla dzieci, gdzie mogą malować, mogą ozdabiać koszulki, worki na WF. Jest też stanowisko dla kół gospodyń wiejskich. Każde z kół gospodyń wiejskich tutaj z okolicy Jasła mogło przyjść, wystawić się, pokazać co robi, jak dobrze gotuje, pochwalić się swoimi wyrobami i swoją działalnością, bo koła gospodyń wiejskich to nie jest tylko i wyłącznie jedzenie, ale również rękodzieło i tym podobne rzeczy. Wystawy z tego letniego cyklu potrwają do 10 września, obejmując łącznie 9 miejscowości w całej Polsce.
W Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie można podziwiać wystawę zatytułowaną Lux autorstwa Barbary Kasprzyckiej. Wystawa składa się z prac malarskich tworzonych metodą mokre w mokrym przy użyciu farb witrażowych na płótnie. Lux, wiadomo, termin łaciński i pod nim kryje się, cóż, nic innego jak najzwyklejsze polskie światło. Autorka Basia Kasprzycka podjęła takie trudne zadanie i w ostatnich latach penetruje, rozpamiętuje i maluje problemy związane ze światłem, z jego strukturą, z jego działaniem na nas, z działaniem na obrazie. Kluczowym gestem twórczym było budowanie świetlistości tła i utrzymanie go przy nakładaniu kolejnych warstw. Te kilkadziesiąt płócienek daje nam jasny dowód, że tak rozległy temat jak światło można w nim przepracować, można w nim ukazać na różne sposoby. Na wielu tych małych płótnach artystka nawiązuje do twórczości innych artystów z historii, między innymi do Rembrandta, do Turnera i do wielu jeszcze innych. W dziełach widoczna jest głęboka relacja z materią i naturą, a koncentracja na świetle odzwierciedla naturalne spojrzenie na świat. Wystawę można obejrzeć do 26 sierpnia. Spalenie i zburzenie Jasła przez nazistów będzie tematem filmowego dokumentu Jasło 44, realizowanego przez Muzeum Regionalne w Jaśle. W rolach głównych wystąpią Adam Mężyk i Paweł Gładyś. Jest to film, który ma przybliżyć współczesnym mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom, tylko wszystkim, którzy interesują się historią naszego kraju, naszego miasta, ten smutny fakt z naszej historii, czyli zniszczenie miasta w 1944 roku. W przyszłym roku mamy 80. rocznicę tych smutnych wydarzeń. No niestety ubywa świadków, zaciera się pamięć, ale ciągle jeszcze są dokumenty, fotografie, relacje, które gromadzimy od lat w naszym muzeum. I liczymy również na to, że przy okazji tego filmu uda się dotrzeć do osób, które do tej pory jeszcze takiego świadectwa nie złożyły i uda się to zarchiwizować. Skupiliśmy się przede wszystkim na dotarciu do ekspertów i świadków. Chcemy poprzez naszych ekspertów dać szerszy obraz tego, czy Jasło musiało spotkać ta tragedia, czyli zniszczenie miasta w 97%. To dadzą nam eksperci. Świadkowie dadzą nam relacje, które pozwolą nam jak gdyby zbudować to, jaki klimat wśród mieszkańców panował w tamtym czasie. Z kolei sceny fabularyzowane przeniosą nas do świata, czyli do roku lat 42-44, kiedy Jasło było zdominowane przez Niemców, kiedy w tym mieście znajdowało się dużo wojska, były prowadzone różne działania i to nam pozwoli oddać klimat. Produkcja filmu ma zakończyć się w styczniu przyszłego roku, a jego premiera przewidziana jest na 80. rocznicę tego wydarzenia.